mają zmiar na tym kubitę, już na 1600, bo to nikt tego nie kupi, nie? Więc marketing winiar wymyślił takie cudowne, okrągłe zdanie. Winiarski majonez jest stabilny mikrobiologicznie. Więc miejmy nadzieję, że stabilny mikrobiologicznie będzie też kosztowanie Maxa. Wielkie brawa, Max Mankowski. Zdaję sobie sprawę, że temat mojej prezentacji mógł brzmieć trochę enigmatycznie. Zdaję sobie sprawę też, że cytat został zaczerpnięty z pewnego filmu kreskówki, a właściwie też filmu animowanego, teraz taki 3D wyszedł, ale nie będę spłoncowany o jakieś potem problemy prawne z copyrightami, nie będę używać żadnych zmianek na temat filmu. I przejdziemy do sedna sprawy, tak jak już tam zostało powiedziane, zostałem zapowiedziany pięknie, jestem senior, solution architektem w Grampi Global Digital as a Service i to jest część mojej kariery, która tak naprawdę prowadziła do tego, że tworzyliśmy bardzo dużo ciekawych rozwiązań pod duże, średnie i bardzo duże projekty, więc jakby to wymuszało z biegiem czasu tworzenie innych rozwiązań, które by nam nieco ułatwiły życia. I tak powstał Static Space, którego jestem komanderem. Mogliście nas widzieć na naszym stędzie, mogliście wziąć udział w naszym konkursie, w którym były do wygrania krocki pewnej firmy, o której nazwy nie będę wspomnieć, że mogę nie zostać pozwany na bezpieczeństwa. I przejdziemy tak naprawdę do sedna sprawy. W prezentacji będziemy mówić generalnie o cache'u, a właściwie o specyficznej formie tego cache'u. Na początek przedstawimy problemy, które chcielibyśmy rozwiązać, potem pomówimy o cache'u ogólnie, tak żeby się upewnić, że wszyscy są na tej samej stronie. Będziemy też potem zagłębiać coraz bardziej w temat, zaczynając od server-side cache'u, potem przez full-page cache i w końcu dojdziemy do najważniejszego, czyli ten ostatni element, tak naprawdę jest całym tematem naszej mojej prezentacji, ale wiadomo, że trzeba dojść do tego, żeby temat został tak naprawdę całkowicie zrozumiany, więc myślę, że możemy zaczynać. Problemem, no właśnie, po co używa się cache'u, żeby zapobiec takim sytuacjom, w którym ładowanie trwa trochę za długo i nie będę mówił, ile razy wczoraj przeglądałem tę prezentację, chyba z 3 i za każdym razem nie mogłem pominąć tej prezentacji, tej animacji, tego spinnera i było to coraz bardziej irytujące i wtedy zdawałem sobie sprawę, co muszą czuć niektórzy ludzie, którzy wchodzą na naszą stronę i on się ładuje, wiecie, się znacie to uczucie, kiedy wchodzicie na stronę i nagle mam internet, na pewno wszystko działa. Narzekaliśmy na jedną z sieci przed chwilą, ponieważ strony ładowały się zbyt długo. Więc jakby celem optymalizacji, jednym z celów optymalizacji jest tak naprawdę ograniczenie czasu ładowania strony. I z uwagi na to, że będziemy mówić o cache'u, tak naprawdę server side oraz podejściu full page caching, będziemy używać tutaj, jakby będziemy redukować ten czas TTFB, czyli Time to First Byte, który oznacza jakby czas, który serwer, który zaraz wygeneruje na naszą stronę, musi poświęcić na to, żeby ją stworzyć. To jest pierwsze założenie, a drugie to jest ustabilizowanie zużycia zasobów serwerowych na dużych stronach. Bo chyba łatwo przewidzieć, albo nie łatwo przewidzieć, kiedy różnie to bywa. Generalnie strony nie mają stałego ruchu, ta linia nie jest płaska. Strony generalnie dostają, przybywają ruchu skokowo i możemy sobie spojrzeć na to, skąd jest dana firma, na której stronę budujemy. Nagle się okaże, że jeśli ta jest ze Stanów, no to te skoki odwiedzających będą w naszych godzinach nocnych albo na odwrót, jeżeli będzie chodzić o klientów europejskich. Więc to nigdy nie jest tak, że ten ruch jest stały. Nie przygotowujemy strony na to, żeby obsługiwać stały ruch, tylko ciągle szukujemy się do skoków. I tych skoków, które mogą wystąpić w dowolnym momencie i mogą być spowodowane działaniami nieoczekiwanymi, czyli na przykład klient wykupił sobie gigantyczną kampanię promocyjną i będzie teraz zapomniał nam o tym powiedzieć i będzie dostarczał nam
gigantycznej ilości ludzi na stronę, bądź też może mieć to do czynienia z jakimiś wydarzeniami, na przykład periodycznymi, czyli sklepy e-commerce w czwartym kwartale, to jest naprawdę kawałek chleba, który czasem ciężko przegryźć. Więc tak wygląda domyślny proces. W momencie, kiedy mamy tutaj taką osobę, która prosi swoją przeglądarkę, bo faktycznie wpisujemy jakiś adres strony, bądź też poprzez Google wchodzimy, wybieramy jakąś stronę i mamy użytkownika, który inicjuje jakby połączenie poprzez przeglądarkę. Przeglądarka przez sieć internet łączy się z naszym serwerem WordPressowym. Ten serwer wykonuje jakąś pracę po to, żeby zwrócić nam z powrotem stronę internetową. I to jest najprostsze flow, z którym mam do czynienia najczęściej. Ubolewam nad tym, bo wolałbym, żebyśmy używali częściej tych, które zaraz będę pokazywał. I żeby nie zrozumieć istotę cache'owania, posłużyłem się taką symboliką, a mianowicie liczbą 4,092,529 pod pierwiastkiem. I teraz pytanie jest takie, ile wynosi wartość tego pierwiastka, i żeby to sprawdzić, musielibyśmy domyślnie wykonać jakąś pracę. Czyli sięgnąć do kieszeni, wyciągnąć telefon, włączyć kalkulator. Jeżeli mamy kalkulator z takimi pierwiastkami pozwalają wprowadzić tyle cyferek, no to super. Więc dowiedzielibyśmy się, że wynosi on 2023. Nie miałem to sprawdzić, ale nie sprawdziłem, więc mam nadzieję, że nie wydobył się. Miał być to taką symboliką, że mówimy o obecnym roku. I w momencie, kiedy pierwszy raz wykonywalibyśmy tą pracę, spędzilibyśmy dużo czasu, żeby osiągnąć określony skutek, czyli dowiedzieć się, ile to wartość wynosi. Jednakże jeśli uda nam się zapamiętać, przynajmniej przez jakiś czas, taką liczbę, no to będziemy korzystać z naszego cache'u, czyli inaczej można to sformułować, że cache jest procesem mającym na celu zapisanie często sformowanych danych, ale też ogólnie danych, aby przyspieszyć ich ładowanie w przyszłości. Czyli raz wykonujemy pracę, a potem korzystamy z jej efektów. Mamy, jeżeli weźmiemy pod uwagę strony WordPressowe, tych poziomów cache'u i ogólnie rozwiązań cache'owych jest ogrom. Jest tyle poziomów, że można się w tym pogubić i nawet bardziej doświadczeni deweloperzy często muszą trzy razy się zastanowić, jak osiągnąć określony skutek i czy zastosowany przez nich cache jest na pewno odpowiedni. Nie będziemy mówić o nich wszystkich, jednakże skupimy się na dwóch grupach, dwóch takich kategoriach chyba podziału najbardziej istotnego, czyli cache po stronie serwerowej i cache po stronie klienckiej. Cache po stronie serwerowej jest zaimplementowany na serwerze i ma tak naprawdę zachować ten output pracy, czyli wypadkową pracę poprzez zapisanie sobie wynikowej strony internetowej, czyli jakiejś naszej podstrony lub jej komponentów. No i używać do tego będzie takich narzędzi jak full page caching, czyli to, co będziemy specjalnie sobie zaznaczyłem i tutaj mam też trochę zaznaczyłem, żeby powiedzieć, że na tym się będziemy skupiać w przyszłości, ale mamy też inne rozwiązania, jak na przykład object caching, czyli będziemy mieli do czynienia tutaj z object cachingiem w momencie, kiedy będziemy pozyskiwać zapytania z bazy danych. Jeżeli raz coś wyciągniemy z bazy danych, no to o ile nie wystąpi jakieś nieoczekiwane zdarzenie, no to jesteśmy w stanie z pewną dozą prawdopodobieństwa i przy odpowiedniej konfiguracji zwrócić dokładnie te same dane przy następnym zapytaniu do bazy danych. Mamy też memoryzację, która może być zarówno po stronie serwerowej, jak i klienckiej zastosowana, czyli bardzo ciężkie elementy kodu mogą zostać zapisane na później i użyte w przyszłości po to, żeby nie trzeba było jeszcze raz procesować tego kodu i spędzać cennego czasu. Mamy też cache po stronie klienckiej, zaimplementowany najbliżej nas, bo w przeglądarce. I pozwala on na przyspieszenie ładowania stron, albo części ich stron, na przykład assetsów, czyli na przykład obrazków, JavaScriptów czy CSS-ów. Przeglądarka sobie zapisuje na później.
I tu przechodzimy do trochę bardziej skomplikowanego wykresu. Mamy znowu tę samą osobę, przeglądarkę. Pokazane jest tu, że mamy cache w tej przeglądarce. Znowu łączymy się z naszą stroną internetową na WordPressie i tutaj będziemy mieli znowu bardziej skomplikowaną sytuację, ponieważ serwer będzie sprzężony z cache'em. A to po to, że jeśli zaistnieją okoliczności, że użytkownik będzie chciał zobaczyć, dokładnie taką samą stronę, jaka została zwrócona wcześniej, zamiast odpytywać znowu serwer, zwrócimy odpowiedź z cache'u. I takie zjawisko nazywa się full page caching. On tak naprawdę zorientowany jest na zapisaniu wygenerowanej podstrony w całości oraz serwowania jej statycznej wersji następnym niezalogowanym odwiedzającym. Niezalogowanym dodałem to później, bo jest to bardzo takie typowe dla WordPressa. Z założeniem nie cache'uje się nic zalogowanym użytkownikom, żeby na przykład nie zalogować przypadek admin bara. I żeby osoby, które to wręcz nie powinny mieć dostępu do admin bara, go widziały, to raczej nie spowoduje żadnych istotnych problemów bezpieczeństwa, aczkolwiek może doprowadzić do takiego niespodziewanego obrotu spraw, gdzie ludzie będą się zastanawiali, dlaczego widzą coś, czego wedle ich rozumienia nie powinni. Mamy dwa istotne komponenty, a właściwie sposoby, w które możemy dokonać tego full page cache'u. Jeden to jest Origin Caching, czyli na aplikacji serwerowej, napisałem, że to może być Apache, albo Nginx, albo jakikolwiek inny serwer, on wyrenderuje, zwróci nam pewną odpowiedź i narzędzie inne, cache'owe, w ramach tego samego serwera będzie w stanie nam serwować tę samą stronę, tą wypadkową, przez określony czas w przyszłości. I to jest pierwsze rozwiązanie, czyli wszystko zamykamy w ramach jakby naszego serwera. Drugie rozwiązanie, CDN cache. I tutaj warto byłoby wspomnieć o tym, czym jest CDN. To jest sieć serwerów dostarczona przez odpowiednich providerów, rozłożonych równomiernie po całym świecie, tam gdzie są ludzie, po to, żeby zamiast łączyć się z serwerem, który przeważnie jest daleko, zwłaszcza jeśli traktujemy stronę jako coś globalnego, będzie łączyć się ona z tak zwanym edge nodem, który jest w różnych lokalizacjach, w zależności od providera, to jest setki albo nawet tysiące lokalizacji na całym świecie. I to ten edge node będzie stanowić rodzaj takiego cache'owania. Czyli odpyta on serwer o stronę, ale w momencie, kiedy ona zostanie już raz zaserwowana, ta kopia będzie serwowana bardzo blisko użytkownika. Czyli jeżeli mamy sobie powiedzmy serwer w Polsce, ale mamy jakiegoś klienta z Nowego Jorku, to on zakaszuje stronę za pierwszym razem, kiedy będzie ją odwiedzać, a następnym razem już nie będzie łączył się z naszym serwerem w Polsce, ale będzie się łączył ze swoim serwerem, który będzie gdzieś zlokalizowany blisko niego, na przykład w Nowym Jorku. I tu dochodzimy tak naprawdę do pewnego rozwinięcia, że mamy nadal użytkownika poprzez przeglądarkę, która ma cache, ale zakładamy, że tych informacji nie posiada. Poprzez sieć internet łączy się z nodem CDN, który ma cache, który poprzez sieć internet łączy się z WordPressem, który też może mieć cache. Taka konfiguracja jest często spotykana i chodzi o to, żeby maksymalnie możliwie zniwelować obciążenie wynikające z ruchu, który dociera na naszą stronę. To tak naprawdę ten wykres jest zbawieniem, jeżeli mówimy o większych stronach, ponieważ po pierwsze jesteśmy w stanie znacząco zredukować poziom kosztów, które generują nasze serwery, a dodatkowo jesteśmy w stanie być szybsi. I teraz dochodzimy do najważniejszego, co w tej prezentacji, czyli full page cache, ale bez daty ważności. I jeśli spojrzymy sobie na poprzedni slajd, widzimy, że mamy tutaj CDN. To jest przeważnie jakiś serwer, który będzie sprawdzać, czy ma odpowiedź już zakaszowaną, czy nie. W zależności od tego nam zwróci. Problem jest taki, że ta odpowiedź jest kaszowana tylko przez pewien okres czasu, w zależności od tego, jak dobrze zapłacicie, albo jak go ustawicie. I problem zaczyna się wtedy, kiedy na przykład mamy bardzo rozproszony ruch po całym świecie. Dużo osób będzie uderzać w te edge-nody, próbując nadal dostać się do naszej strony, a edge-nody z racji tego, że na przykład kaszują tylko na 4 godziny,
będą cały czas odkrywać nasz origin, czyli nasz serwer, co tak naprawdę doprowadzi do znacznego jego obciążenia. Może nie tak dużego, gdyby wszyscy klienci łączyli się bezpośrednio od siebie z serwerem, ale nadal będzie to dużo większe obciążenie niż można byłoby uzyskać. I aby zastosować full page caching bez daty ważności, odpowiedź zwrócona z serwera możemy, czyli taki powiedzmy statyczny HTML, który dostaliśmy wygenerowany przez WordPressa, możemy zapisać na Object Storage, czyli na przykład na AWS S3, Cloudflare 2. Jest mnóstwo usług, ale generalnie chodzi o to takie odpowiedniki dysków internetowych, ale tylko bardziej zorganizowanych pod ruch HTTP. Więc generalnie zapisujemy tą odpowiedź i możemy ją trzymać tam tak długo, jakbyśmy tego zapragnęli. Czyli raz wygenerowana strona główna, o ile się ona nie zmieni, możemy ją cache'ować tak naprawdę tygodniami, więc nikt wchodzący na naszą stronę główną nie uderzy o serwer z WordPressem, tylko będzie się odwoływać do AWS-a, czy Cloudflare'a, czy innego Object Storage. I tu tak naprawdę zmodyfikowałem ten wykres. W momencie, kiedy mamy CDN, on zamiast cache używa S3 czy innego Object Storage i pozwala nam trzymać jakby wypadkową zwróconą przez serwer tak długo, jakbyśmy tego pragnęli. W konsekwencji strony mogą przyspieszyć bardzo szybko. I wykonywaliśmy różne testy z różnych miejsc na świecie i jesteśmy w stanie uzyskać naprawdę bardzo niezłe wyniki, nawet lepsze niż ma to w przypadku w konfiguracji tylko z CDN-em. Takim bezpiecznym pułapem, który ja często powtarzam, jest około 25 tysięcy requestów na minutę do strony głównej, które generują to kaskadowo kolejne requesty, no bo jeśli odpytujemy o stronę główną, pierwszą rzecz jest dostać tę stronę główną, a potem załadować wszystkie obrazki. I dzieje się to przy zerowym spadku, jeżeli chodzi o czas do pierwszego bajtu, bo jest to obsługiwane w ogóle z pominięciem naszego serwera WordPressowego, a korzystanie z infrastruktury takich narzędzi jak AWS S3, Cloudflare N2 i szczerze powiedziawszy nasz ruch w ogóle nie imponuje, bo jest śmiesznie mały i nigdy, nieważne jak duża strona by była, po prostu chodzi o to, że mamy do czynienia z tak dużymi firmami, i nigdy narzędzie testowe nie pozwoliło nam dobrnąć do granic tej możliwości, a i nie chcieliśmy dobrnąć, bo w pewnym momencie stawało się to już bezcelowe. Czemu warto skorzystać z takiego rozwiązania? No to po pierwsze możliwość przyjmowania praktycznie dowolnych skoków ruchu na stronie. W optymalnym rozwiązaniu wyłączamy serwer praktycznie całkowicie, albo redukujemy jego zużycie do minimum. Możemy serwować statyczne kopie pod stron praktycznie w nieskończoność. To od nas zależy, jak długo one będą tam siedzieć. Możemy cache'ować coś na miesiąc, rok, dwa lata i serwować to tak, jak była statyczna strona. Odporność na ruch międzynarodowy, nawet z problemem do CDN-a, czyli to jest to, że nie mamy tych takich cold startów, w którym osoba z Nowego Jorku próbuje się połączyć z naszą stroną, ale akurat w Edgenode nie ma skeszowanej strony, więc łączy się z naszym serwerem. I ogólne obniżone zużycie zasobów serwerowych, nawet w porównaniu do CDN-a, bo nie ma właśnie tych podstawów. Argumenty na nie. Żadne rozwiązanie nie jest idealne i to też nie. Unieważnienie cache'u, czyli powiedzenie na CDN-owi, słuchaj, ta strona główna już jest przestarzała, proszę ją wyrzucić, wymaga dodatkowych działań. Te działania mogą być obsłużone albo przez pluginy, albo musimy coś przygotować samemu, albo możemy robić to ręcznie, aczkolwiek tego rozwiązania nie polecam. Do tego jest pewna grupa stron, które ze względu na swój charakter nie mogą być cache'owane. I tutaj szkoły są różne, że tak powiem, bo wydaje mi się, że zaraz przejdę do slajdu, który trochę podważy ten argument. Niemniej jednak zakładamy, że strony, które są bardzo silnie dynamicznie, czyli praktycznie każda strona jest generowana w użyciu z naszym serwerem WordPressowym, może cache'owanie jej być bezsensowne, na przykład serwujemy tylko dla zalogowanych użytkowników. No to też zaraz opowiem, jak w serwerach w takich momentach, niemniej jednak jest to ograniczenie.
Mamy dwie koncepcje generowania tego typu statycznych wersji. Pierwsza to jest 3D rendering. Te cache'owanie, proces cache'owania, to jest tak naprawdę crawler, który przychodzi po wszystkich naszych stronach WordPressowych i zapisuje to, co uzyskuje z WordPressa na Object Storage. Jest dużo pluginów, które pozwalają zajmować się czymś takim i dodatkowo są bardzo fajnie przygotowane, że na przykład nie musimy każdorazowo generować stron od zera, tylko jesteśmy w stanie wygenerować strony, które się zmieniły. Mam też zdeferowany rendering. Tutaj jest sytuacja trochę bardziej skomplikowana, ale moim zdaniem bardziej optymalna z punktu widzenia takiego ogólnie rozumianego performance'u, że mamy użycie workerów, czyli na edge-nodach odpalane są takie procesy, które przechwytują nasz ruch, który wyposzedł do strony trafiającej do serwera z WordPressem i w momencie pierwszego odpytania workera o daną tą stronę odpowiedź zapisywana jest na Object Storage, a potem serwowana jest ona z Object Storage. To rozwiązanie jest o tyle łatwiejsze, że nie mamy tego momentu generowania strony, w którym deployuje się wszystko i zajmuje to po pierwsze dużo czasu, a po drugie znowu zużywa bardzo dużo zasobów serwerowych w jednym danym momencie. Dynamiczna zawartość. To jest jedno z najważniejszych pytań, które trafia do nas, kiedy mówimy o cache'owaniu i o tym, jak cache'ować możliwie najlepiej. No, bo cache'owanie zakłada, że zwracamy ten sam content wielokrotnie różnym użytkownikom i potencjalnie może on zawierać coś, czego byśmy nie chcieli. I tutaj to jest zadanie dla deweloperów. Jeżeli założymy, że z zasady cache'uje się tylko zapytania GET, czyli normalnie odpytywane w przeglądarce, niezalogowane użytkownikom, natomiast zapytania POST nigdy nie są cache'owane z założenia, wiadomo, że można to obejść, to chyba nie ma sensu. One trafiają zawsze do serwera, na którym siedzi WordPress. Mając te dwie informacje, jesteśmy w stanie przygotować sobie stronę internetową i zakładamy, że środkowy element powinien być dynamiczny. Wówczas jesteśmy w stanie obsłużyć to po stronie klienckiej, czyli bezpośrednio w przeglądarce. Serwer zwraca nam informacje stałym kodem, natomiast w przeglądarce jest wykonywana jego dalsza część i poprzez te taksy doładowujemy sobie jakiś element, który powinien być dedykowany danemu użytkownikowi. Jest to załadowane. Od razu jak to nie jest najlepszy przykład, niemniej jednak mówimy tu o takich dynamicznych elementach, jak na przykład jakieś informacje na temat obecnie załadowanego użytkownika, czy coś, co nie powinno zostać z jakichś powodów skaszowane i pokazane innym użytkownikom odwiedzającym stronę z tego regionu geograficznego. I kilka kroków, jak się tym zająć. To jest bardzo dużo teorii, jednakże jest kilka rozwiązań takich prawie gotowców, gdzie jesteśmy w stanie je użyć, na przykład plugin City Static. I jest to rozwiązanie, które tak naprawdę pozwala nam zainstalować plugin. Co się dzieje następnie, to, że możemy wyrenderować, jakby prerenderować właściwie zawartość strony i zapisać to na S3 buckecie. Wówczas od tego momentu content będzie serwowany z S3 bucketa zamiast z naszej faktycznej instancji WordPressowej. Dzięki temu praktycznie load na niej będzie zerowy i to dosłownie mówię zerowy, ta maszyna praktycznie będzie nieużywana. Mamy też super rozwiązanie. W przypadku pluginu Simply Static jest wersja dostępna darmowa, jest wersja Pro, która ma trochę więcej feature'ów. Trzeba gdzieś tam będzie wliczyć, że w pewnym momencie mogą nas naliczać opłaty za Object Storage, CDN, Cloudflare. To jest, jeśli tego nie znacie, to zdecydowanie powinniście poznać. To jest darmowe narzędzie, które pozwala na umieszczenie waszej strony za siecią CDN, czyli macie dostęp do cache'owania, macie dostęp do innych bardzo ważnych rzeczy i uważam, że w dzisiejszym świecie, kiedy nasze strony mogą być atakowane z różnych miejsc i tak naprawdę są bardzo globalne, nieużywanie CDN-u w Cloudflare'ach, to jest darmowy, chyba nie jest dobrą praktyką. I mamy też rozwiązanie, o którym wspominałem na początku, jak to było fajne firmy. Przygotowaliśmy rozwiązanie Managed, które pozwala tak naprawdę na
na wykonanie wszystkich tych kroków, praktycznie prosto z pudełka. Zaczynamy teraz beta testy, więc wszystkie osoby chętnie zapraszamy, żeby się zgłosić. Można bez żadnej odpłatności przetestować sobie nasze rozwiązania w najbliższym czasie. Zapraszamy na stronę, tam można się zapisać na ofertę. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że będzie to jakimś drogowskazem, jak można przyspieszyć strony i to tak całkiem znacznie, wielokrotnie. Dziękuję bardzo. Odpowiadasz na pytanie, czy jesteś z Keszumami? To musiałbym odpowiadać wtedy za każdym razem w ten sam sposób, ale chyba jednak to musi być zadane. To prosimy o pytanie. Damian. No i no, widzisz, on się spieszył. Zapraszam. A jest. Podejdź do ciebie? No, podejdę do ciebie. No, podchodzę do niego. To potrzebne. Super, fajna prezentacja. Pytanie jest moje, czy znasz rozwiązanie takie CDN-owe dla firm, które nie mogą cashować poza Unią Europejską. Albo inaczej, mogą cashować, ale w żaden sposób ich dane nie mogą być logowane, nie mogą trafić do innych podmiotów poza Unią, typu logi nie mogą być przechowywane w Stanach, w Chinach, etc. Bo nie wiadomo, że te CDN-y są rozrzucone po całym świecie i teraz jak obejść ten problem? Bardzo dobre pytanie. Wiem na pewno, musiałbym zobaczyć, jak wyglądają właśnie rozwiązania i jak można byłoby do tego tematu podejść, bo teraz zacząłem się poważnie zastanawiać. Wiem na pewno, że Cloudflare wiadomo, że przechowuje logi na całym świecie i jasno informuje o tym, że te logi nie są trzymane tylko na terenie Unii Europejskiej, ale także w innych lokalizacjach. To jest pierwsza sprawa. Z drugiej strony, nie wiem, bazując na Twoim pytaniu, rozumiem, że to nie będzie rozwiązanie, ale Cloudflare jakby całkowicie wspiera GDPR, jest całkowicie zgodny z postanowieniami GDPR, piszą to też na swojej stronie, więc rozumiem, że to nie jest odpowiedź na Twoje pytanie. Niemniej jednak, jako że nie miałem nigdy potrzeby, żeby szukać takiego rozwiązania, ciężko mi powiedzieć. Sprawdziłbym Fastly, bo jestem prawie przekonany, że mają podział na region US i Unii Europejskiej, więc to może być rozwiązanie takie, że żadne logi nie będą wyciekać poza Unię Europejską. Ciężko mi powiedzieć, no bo skoro mamy nody po całym świecie rozrzucone, to może być ciężkie rozwiązanie. Ale zobaczyłbym Fastly, bo to może być odpowiedź na to pytanie. Jestem z dużą dozą prawdopodobieństwa powiem, że mają przynajmniej dwa regiony. Ale to może być skrypowane w ogóle i dla danych takich konfiguracyjnych. Super. Jeszcze z mojej strony taka podpowiedź, bo też już stawałem przed tym problemem i rozwiązywałem ten problem kaszowania na podobnej zasadzie i doszedłem do wniosku, że nie trzeba generować całej strony przechodząc przez nią. Wystarczy się wpinać w WordPressie w hooki update'owania postów czy page'y, żeby tylko wtedy generować tak naprawdę. To jest super koncepcja. Za pierwszym razem musimy zrobić całą obie tej strony, ale potem jesteśmy w stanie jakby dorzucać pojedyncze rzeczy. I ten plugin, który przed chwilą przedstawiałem, ma taką opcję, tylko nie jestem pewien, czy w darmowej wersji. Wiem, że ma możliwość, to się chyba nazywa incremental builds, czy coś na tej zasadzie i pozwala to na po prostu dorenderowywanie kontentu, który się zmienia. To bardzo efektywne. Dziękujemy. Jest jeszcze jakieś pytanko? Nie widzę, nie słyszę. Dziękuję. Dziękuję ślicznie i życzę miłej następnej prezentacji. Pamiętajcie, że mamy dla Was zadanie. No chyba, że jesteście deweloperem, lub deweloperką, wtedy mamy dla Was skrzydło. Należy zjeść kanapkę. A żeby sprintuć zadanie się udało, musi być na to przestrzeń. Ta przestrzeń nazywa się przerwą. Mamy dla Was przerwę. I mamy dla Was zadanie, zjedźcie kanapkę na przerwę. Będziemy sprawdzać.
Smacznego. Do zobaczenia o 17.00. Jeszcze póki jesteście tutaj w miarę z nami, osoby, które wzięły udział w konkursie, zaraz zapraszamy na ceremonię wręczenia nagrody i mam nadzieję, że znajdziemy super hasło reklamowe dla optymalizacji WordPressa. Dzięki.